Słuchajcie, jestem w Phoenix, Arizona. W mieście jest 6 wieczorem, 19 maja, 38 stopni, wiatr. Przypomina mi się Las Vegas, bo tak samo jest taki gorący wiatr. Tam. Ale jestem troszeczkę wyżej niż miasto Phoenix, dlatego że idę do dziury w skale. Zaraz to zobaczycie. Idę na tą górę. Muszę wejść i dotrzeć do tej dziury, która tam jest. Nie wiem, czy ją widzicie. Chyba widać jest. O! Hole in the rock. Dziura w skale. Czerwony piach jest. Ryby tutaj łowią ludzie. Fajnie, dobrze, że jest wiaterek. No i idziemy. Coraz bliżej. Ja stanęłam trochę dalej od parkingu, dlatego że chcę się przejść. Nie chcę stawiać auta tuż przed tym. Ale widzę, że to do góry trzeba iść naokoło i wychodzi się w tą dziurę z drugiej strony. Nie wiem, czy to jest dobre dla małych dzieci, raczej nie, bo tu spaść można stąd. Dangerous. Niebezpieczne. Dangerous. Tam faceci weszli na samo. Co on robi? Schodzi na dół. Raczej ja nie chcę takiego filmu zrobić, że on spada. Please, God. Ale wiecie co? Poślizgnie się i normalnie, no i może umrzeć i spaść. Ja nie wiem, dlaczego ludzie to robią. Chyba mnie widzi, że ja filmuję go. Teraz drugi. Nie, drugi się boi. A zobaczcie tam. Tam jakaś piramidka. A więc muszę tędy się wdrapać tutaj. Tu się wdrapać. Tam, gdzie ci ludzie naokoło. Nie wiem, co tam z drugiej strony jest. I... Dobra. Mam nadzieję, że nie spadnie. Jesteśmy blisko lotniska, także tu co pół minuty ląduje samolot, ale chciałam wam pokazać, jaka ta skała jest. Z czego ona jest zrobiona? To jest zlepek po prostu ziemi i kamieni.
się fotografować w ekstremalnych pozycjach na krawędzi ryzyka. Ciekawe, czy w życiu też podejmują takie decyzje na krawędzi, czy tylko do fotografii. Wziąłem buty tenisowe zamiast hiking shoes. Może zobaczymy sunset, zachód słońca nad Phoenix. Chciałabym, żebyście w komentarzach napisali, dlaczego ludzie... Znaczy, to jest ładna ta formacja tych skał, taka unikalna, ale dlaczego ludzie chcą na przykład jechać na rowerze na takiej cieniutkiej ścieżce, gdzie w ogóle już jesteś na krawędzi i spadasz. Albo jak ja na nartach jeździłam Baspen, to jechałam na backcountry skiing, to znaczy nie po szlakach, tylko musiałam się umówić z facetami z Czerwonego Krzyża, żeby trzech za mną jechało. Ja jechałam nieoznakowanym terenem, zjeżdżałam w dół. Oni muszą być, dlatego że jak się wywalisz, jak złamiesz nogę albo coś się stanie, no to za mną nie możesz zadzwonić ani zawołać pomocy, więc oni jadą z góry i do siebie sygnalizują, że tam nikogo nie ma i zjechałam, ale też to było ekstremalne. Dlaczego ludzie chcą robić ekstremalne rzeczy na przykład? Dlaczego na przykład chcą na linie chodzić tam z jednego wysokościowca na drugi? Napiszcie. Dlaczego chcą skakać na tych gumach takich, gdzie nie wiadomo w ogóle, czy to jest safe or not. To jest bezpieczne czy nie, bo tyle wypadków śmiertelnych było na tych gumach. To w ogóle obsługują nastolatkowie i źle to dopasowywują. Także napiszcie, chcę zobaczyć, jaki jest wasz ten na ten temat. To jest wszystko Phoenix. Aż tam się ciągnie i aż tam i z drugiej strony. Właśnie tej skały zaraz przejdziemy do tej dziury. To zobaczymy. W masce, dziewczyna, no. Napiszcie, czy to jest sens być w masce w parku. Jak jest wiatr jeszcze w dodatku. Teraz do zdjęcia. Super zdjęcie. Zachowam dla rodzinki i wchodzimy. Sorry. That's nice. Super, słuchajcie.
lotnisko przed nami. Pienku, jest widok na lotnisko i na downtown Phoenix. Nie wiem, czy widać, zaraz może inaczej zrobię i przybliżę wam. O, to jest downtown Phoenix. Zajdzie słońce, fajnie będzie, fajnie, fajnie, fajnie. Dzięki, że ze mną jesteście, słuchajcie. Jeżeli ktoś przyjedzie do Phoenix, no to tutaj jest taka mała dziura w skale i idzie się dosłownie z parkingu, nie wiem, 5 minut. Także fajnie jest przyjść. Radzę przyjść o godzinie, pół godziny przed zachodem słońca, może 15 minut, pół godziny przed zachodem słońca, żeby jeszcze złapać trochę słoneczka, bo jesteśmy na pustyni i Phoenix jest gorące. No i czekamy na zachód. Zaraz będzie zachód. Wygląda zupełnie jak na Marsie tutaj. Takie żółte, pomarańczowe, fajnie. Napiszcie też w komentarzach, jakie są wasze ulubione miejsca na Ziemi, albo czasami wiąże się to z przeżyciem jakimś, prawda, dobrym. Ale też dla mnie wiąże się z przyrodą głównie i ja po prostu muszę być otoczona pięknym, piękną przyrodą. Nie mogę mieszkać gdzieś, gdzie są jakieś bloki czy ulice. Absolutnie nie. Tego jestem na Florydzie, ale chyba się przeniosę tutaj. Co o tym myślicie? Bo jest gorąco, ale nie ma tej wilgoci. I ta wilgoć po prostu już dobija mnie. Już jestem 30 lat wilgoci. Także fajnie by było. Już zaraz zajdzie.